Pokazanie Słowa Bożego nazwałem dzieci. Dzisiaj chciałem coś więcej powiedzieć o dzieciach. Dzieci towarzyszą nam na każdym kroku w naszym życiu. Dzieci mamy w rodzinach, mamy w domach, mamy w sąsiedztwie. Dzieci są w naszych zborach, są często na wyciągnięcie ręki. Możemy je zobaczyć, możemy je dotknąć, ale najczęściej dzieci możemy usłyszeć. Tak, najczęściej możemy usłyszeć. Mały człowiek zazwyczaj jest głośny i przenośny. Niektórzy mówią, małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. Inni idą jeszcze dalej, mówiąc, małe dzieci to są takie kochane, że chciałoby się je zjeść, ale kiedy dorosną, to żałuje się, że się ich nie zjadło. Kiedy dzieci rodzą się nam, już nic nie pozostaje takie samo. Zanim zostajemy rodzicami, już na początku jest problem. Jakie imię nadać naszemu dziecku? Po rodzicach? Może po dziadkach? A może po kimś sławnym? Gdy się urodzi nasze dziecko, jakie pierwsze słowo wypowiedziało? Żona słyszała, że to słowo brzmiało jak mama. Ale z kolei tata, mąż, siedząc tam gdzieś z boku, słyszał, że to bardziej wybrzmiewało jak tata. Gdy przyjedzie babcia z dziadkiem, pytają, i co, i jak? Mówił już coś? Mówił? Tak, mówił, kiedy przyjadą babcia z dziadkiem. Cały dzień o to wypytuje. Kiedy nam się rodzą dzieci, już nic nie jest takie samo. Jest również tak, że wiele osób chce mieć dzieci, ale z różnych powodów dzieci mieć nie mogą. Widzimy to w naszych czasach, ale nie tylko w naszych czasach. Możemy również o tym przeczytać w Biblii, w Słowie Bożym. I tak Anna, żona Elkanny, będąc bezpłodną, modliła się do Boga i Bóg sprawił, że urodziła Samuela. Abraham z kolei i Sara tak długo wyczekiwali potomka i pojawił się Izaak. Elżbieta, żona Zachariasza, będąc bezpłodną w podeszłym wieku, urodziła Jana Chrzciciela. Gorliwe modlitwy tych osób zostały wysłuchane, zostały nagrodzone. Chcemy mieć dzieci, chociaż wiemy, ile łez, ile trudu, ile wyrzeczeń, ile nieprzespanych nocy jest przed nami. Dlaczego tak jest i skąd się to wzięło? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam w pierwszym rozdziale i wersety 27-28 czytamy: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. W liście apostoła Pawła do Efezjan, tam w trzecim rozdziale i werset 14 i 15 czytamy. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i 9 werset. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak, nasz Bóg jest Ojcem. Nasz Bóg ma swoje dzieci. Jest Ojcem i jest Stworzycielem. Nasz Bóg chciał mieć dzieci, chociaż wiedział, ile trudu, ile problemów, ile cierpienia te dzieci Jemu przysporzą. Jest również tak, że Bóg nie jest jak człowiek, który gdzieś tam niekiedy zapomina o swoich dzieciach. Bóg jest Ojcem, który nigdy nie zawiódł, który nie zawodzi i który nigdy nie zawiedzie. To jest rzecz pewna. Nasz Bóg chce przeprowadzić nas przez życie. Chce nas ochronić od złego.
I chce, żeby jego dzieci były jakie? Chce, żeby jego dzieci były posłuszne. Tak? Posłuszne. Dlatego w Księdze Samuela czytamy słowa, tam 15 rozdział, 22 werset. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. W Księdze Izajasza w pierwszym rozdziale, werset 19 czytamy. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. I my ludzie również tego samego chcemy od naszych dzieci. Chcemy posłuszeństwa. A gdy będą posłuszne, to pomoże im to, pozbyć się wielu problemów i ich uniknąć w ich życiu. Jednak gdy te dzieci są starsze, zaczynają dokonywać własnych wyborów i to niekoniecznie zgodnych z naszym oczekiwaniem. Wtedy często odnajdujemy się i mówimy do nich, a nie mówiłem ci, a nie mówiłem. Jest tak, że nie tylko nasze dzieci, ale również my starsi uczymy się na własnych błędach. A szkoda, bo na cudzych błędach byłoby się uczyć znacznie łatwiej. Chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej, a posłuszeństwo może im pomóc uniknąć kłopotów i właściwie od dziecka powinno wymagać się, aby takim dzieckiem posłusznym było. Można powiedzieć, wiemy skąd się to wzięło. Wzięło się to od naszego Boga, od naszego Ojca Stwórcy. I tak zaprowadzamy nasze dziecko pierwszy raz do przedszkola, zaprowadzamy pierwszy raz do żłobka i tak oczy mokre, łzy na policzkach i mówimy takie słowa często, bądź posłuszny, słuchaj Pani. Jesteśmy tacy wzruszeni, tacy dumni, że nasze dziecko pierwszy raz zostało samo bez nas. Gdy później odbieramy nasze dziecko znowu, oczy mokre, łzy na policzkach i mówimy, był posłuszny? Byłeś posłuszny? Słuchałeś Pani? Dziecko idzie wyżej do szkoły. Mówimy często, słuchaj, co się mówi na lekcji, zachowuj się dobrze, odrabiaj lekcje. Znowu mówimy o posłuszeństwie. Znowu mówimy o pewnych zasadach, które są kluczem do sukcesu. Tak, my rodzice chcemy dobrze wychować nasze dzieci. Jesteśmy często w tym bardzo zdeterminowani. Ale gdyby nas ktoś dorosłych spytał o determinację naszą w dążeniu do celu, do różnych celów w życiu, to co byśmy jemu powiedzieli? Bo przecież nasze dzieci patrzą na nas, obserwują nas rodziców, widzą nas na co dzień, widzą na co poświęcamy nasz czas, co nas pociąga. To wszystko doskonale widać. A może niekiedy mówimy naszym dzieciom, a masz sporo nauki, jak chcesz to idź na religię, jak chcesz to idź na nabożeństwo sobotnie, jak chcesz to poczytaj Biblię. Czy nie jest tak dzisiaj, że chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci zeszło gdzieś na drugi, może trzeci plan? Bo ważniejsze jest w życiu mieć dobrą szkołę, mieć dobry start. Ważniejsza jest kariera. Czy nam się czasem kolejności nie pomieszały i priorytety? Duchowość naszego dziecka, poznanie Boga, spychamy gdzieś na dalszy plan, jeżeli starczy czasu, a tego czasu niestety zazwyczaj nie starcza. Tego w naszym życiu, w życiu naszych dzieci, może nie dać się nadrobić. Dzieci nas obserwują. I co takiego te dzieci widzą? Jak można wymagać od dzieci, aby czytały, studiowały Biblię, jeżeli widzą, że rodzice tego nie robią? Jak można mówić o czytaniu książek chrześcijańskich naszym dzieciom, jeżeli rodzice ich nie czytają? Jak można mówić o chodzeniu na nabożeństwa, na spotkania modlitewne, na ewangelizację, jeżeli my, starsi, mamy z tym problem?
Jak można mówić dzieciom o miłości w zborze, o miłości w Kościele, gdy my sami tak rzadko tą miłość okazujemy? Jak można mówić dzieciom o dobrym szafarstwie, o pomocy ludziom ubogim, biednym, w potrzebie, gdy my często tutaj na tym polu kulejemy, będąc samolubni? Jak mamy naszym dzieciom mówić, że mają być uprzejme, miłe, koleżeńskie w szkole, jeżeli my w naszym codziennym życiu tacy nie jesteśmy? Mówimy często naszym dzieciom, jak ważny jest ruch, a sami godzinami siedzimy przed telewizorem, przed telefonem czy przed komputerem. Mówimy naszym dzieciom, jak ważne jest zdrowie, jak ważne jest zdrowe odżywianie, często sami jedząc byle co. Tak, nasze dzieci patrzą na nas, patrzą na dorosłych, ale czy my jesteśmy wiarygodni, czy my jesteśmy autentyczni, czy my jesteśmy spójni w naszym chrześcijańskim życiu? A może jest tak, że to my dorośli powinniśmy się pewnych rzeczy uczyć od dzieci? Dzieci są szczere, bezpośrednie, autentyczne, radosne. Być może właśnie tego nam starszym właśnie brakuje. Grzech wszystko wypaczył, zaburzył wiele rzeczy, zaburzył relacje między nami, ale szczególnie zaburzył relacje między nami a Bogiem Stwórcą. Dlatego po zaistnieniu grzechu Pan Bóg pyta Adama: gdzie jesteś? Adam zaś kryje się przed Bogiem. Dzisiaj również ten sam Bóg pyta nas, pyta współczesnych Adamów, pyta współczesne Ewy: gdzie jesteście? Gdzie jesteś, Robercie? Pyta: gdzie jesteś, Aleksandrze? Gdzie jesteś, Zosiu? Gdzie jesteś, Marysiu? Gdzie wy wszyscy jesteście? Żona powie: Boże, poczekaj. Te seriale w telewizji są takie zajmujące. Łzy same ciekną po policzkach. Mąż powie: co tam seriale? Szkoda czasu. Sport to jest to. Jak patrzę na tych sportowców, to jakbym siebie widział w latach młodości. Tak godzinami potrafimy spędzać przed telewizorem, patrząc w to urządzenie. A Bóg czeka. Bóg czeka na swoje dzieci. Może mu poświęcą trochę czasu ze swojego życia. Dobre dzieci to takie dzieci, które chcą przebywać ze swoimi rodzicami. Dobre dzieci to takie dzieci, które polegają na swoich rodzicach. Dzielą się troskami, kłopotami, ale i też radościami. Dobre dzieci to takie dzieci, które mają zaufanie do swoich rodziców. Dobre dzieci to w końcu takie, które są bardzo przywiązane do swoich rodziców. Czy my, siostro, bracie, jesteśmy takimi dobrymi dziećmi naszego Boga? W Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, wersety 28 do 32, odnajdujemy podobieństwo o dwóch synach. Podobieństwo o dwóch synach, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od 28 do 32 wersetu. Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Tak się złożyło, że również mam dwóch synów.
z którymi tutaj akurat dzisiaj przyjechałem. Czasem było tak, że mówiłem jednemu synowi, przynieś to czy tamto. Powiedział, dobra, przyniosę. Ale mijał czas i nie przynosił. Mówiłem to samo drugiemu, mówił, a tata, nie chce mi się. Ale za chwilę się zastanowił i postanowił iść po to, o co go prosiłem. Jest tak, że słowa są ważne, ale czyny są dużo, ale to dużo ważniejsze. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale i w 3 wersecie czytamy słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział i 3 werset. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Tak. Izrael był takim synem, z którym Pan Bóg zawierał przymierze, z którym Pan Bóg zawierał różne przymierza, który deklarował posłuszeństwo jako syn, który bardzo dobrze się zapowiadał. Jednak niestety ten syn nie był posłuszny, nie słuchał, chodził swoimi drogami, pomimo tak dużych błogosławieństw, jakie miał od Boga. Możemy nazwać Izraela takim pierwszym synem z tego podobieństwa. Drugi syn nie chciał być posłuszny, nie chciał pracować w winnicy, nie zapowiadał się wcale dobrze, ale zreflektował się i przyszedł. I przyszedł, aby tam pracować. Jest tak często, że niektórzy ludzie zapowiadają się bardzo źle, że nie będą posłuszni Bogu, ale coś w ich życiu się zmienia. Postanawiają przyjść i stanąć po tej dobrej stronie przy Bogu. Jest i całkiem odwrotnie. Niektórzy zapowiadają się dobrze, niektórzy zapowiadają się wspaniale, ale po jakimś czasie coś niedobrego w ich życiu się dzieje. Nie ma ich w zborach, nie ma ich w kościele. Wiara ich całkowicie słabnie. Niestety tak niekiedy bywa. Miałem takiego kolegę w szkole. Chodził ze mną ładnych kilka lat. W jego rodzinie był alkohol, było raczej biednie. Były różne problemy, które temu towarzyszyły. Z nauką był zawsze na szarym końcu w klasie. Pod koniec roku zazwyczaj mówiono mu, nie masz szans przejść z kolegami do następnej klasy. Z takimi ocenami po prostu się nie da. I czasem były łzy. Niekiedy przychodziła mama i tak cudem przechodził do następnej klasy. Było słabo, było wręcz bardzo słabo, ale udało się w końcu skończyć z szkołą zawodową, wcześniej podstawówkę. I było tak, że nie miałem kilka lat z nim w ogóle kontaktu, ale po kilku latach pytam naszego wspólnego znajomego, a powiedz mi, co z tym Tomkiem? Co u niego słychać? Tomek, nie uwierzysz, mówi do mnie. Tomek skończył studia. Ja mówię, no jak to studia? Jak to jest możliwe? No wszyscy, ale nie on. Ten kolega mówi, wiesz co? No tak. On się bardzo zmienił. Poznał bardzo fajną dziewczynę. Naprawdę jego życie się bardzo, ale to bardzo zmieniło. I tak pamiętam osoby ze szkoły w klasie, które miały prawie same piątki od góry do dołu, a studiów nie udało im się ukończyć. A ten kolega to zrobił. To było dla mnie takie niewiarygodne. Można powiedzieć takie troszkę nie z tej ziemi, że jemu udało się to zrobić. Niekiedy mówi się w naszym życiu, że z tego czy z tamtego to raczej już nic nie będzie. Ale życie często pokazuje, że to może być tylko nasze patrzenie. I tak wcale być nie musi. Takim przykładem jest ten mój kolega właśnie ze szkoły, ale takich przykładów jest dużo, ale to dużo więcej w życiu. Życie czasem zaskakuje. Dzieją się w tym naszym życiu różne dziwne rzeczy. Tym bardziej w życiu chrześcijańskim powinniśmy być przygotowani na różne niespodzianki,
Nasz Bóg jest Bogiem cudów, dlatego na te cuda, jako wyznawcy tego Boga, powinniśmy być przygotowani. Bóg może zmienić każdego, Bóg może zmienić wszystko. Pamiętajmy o tym. Do którego syna z tego podobieństwa można byłoby nas porównać? No wydaje się jednoznacznie, że do tego pierwszego syna. Przecież to my kiedyś powiedzieliśmy Bogu, tak, pójdziemy tą drogą, którą Ty wytyczyłeś. Tak, będziemy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Jednak chodzenie po tej drodze czasem różnie wygląda. Zastanawiamy się, czy iść nią dalej. Jesteśmy takim synem, który dobrze się zapowiadał, ale czy dobrze jest nadal? Czy ten syn gdzieś na drogach życia nie błądzi? Czy jesteśmy takim synem, z którego nasz ojciec może być zadowolony? Takim synem, który podąża w tym dobrym i właściwym kierunku w życiu chrześcijańskim. Dobrze jest być dzieckiem, dobrze jest być synem, ale również powinniśmy wiedzieć o tym, że dzieci mają swoje obowiązki. Bądźmy zatem świadomi obowiązków bycia dzieckiem Bożym. Dobrze jest studiować Biblię, poznawać ją, nabywać wiedzę, ale pamiętajmy o tym, że Bóg osądzi, co z tą wiedzą w naszym życiu my zrobiliśmy. Nie możemy myśleć, że kiedyś tam przyszliśmy do kościoła adwentystów dnia siódmego, że przyjęliśmy chrzest, a to jakoś tam będzie. Nie możemy żyć przeszłością, jakkolwiek byłaby dobra ta przeszłość. Do nas należy teraźniejszość, a ta teraźniejszość zadecyduje o naszej przyszłości. Więc jeśli nawet się zatrzymaliśmy w naszym życiu, zacznijmy znowu biec. Na mecie czeka Ojciec. On nas wypatruje. On chce, by jak najwięcej dzieci do tej mety dobiegło. Obyśmy tego celu nigdy nie stracili z naszych oczu. W Słowie Bożym czytamy takie budujące słowa. List do Galacjan, 3 rozdział, tam 26 werset. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, tam 1 rozdział, 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety 14, 15 i 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. Patrząc na moje życie, gdy miałem kilka lat, przy wychowaniu moim rodzicom nie brakowało trosk, kłopotów i problemów. Gdy miałem kilkanaście lat, te troski, kłopoty, problemy nie znikły. Gdy miałem 20 lat, 20 kilka lat, sytuacja wiele się nie zmieniła. Do końca życia rodzice martwią się, zamartwiają się o swoje dzieci, chociaż te dawno już są dorosłe. Gdy patrzymy na nasze życie, możemy zapewne stwierdzić, Pan Bóg miał z nami problemy w przeszłości. Pan Bóg ma z nami problemy teraz. A i niestety Pan Bóg będzie miał z nami problemy i w przyszłości, o ile będziemy dalej żyli na tej planecie grzechu. Dlatego nastawmy nasze uszy na słuchanie głosu Bożego i bądźmy posłuszni. A gdy upadamy, prośmy o ratunek. Sami przez życie nasze nie jesteśmy w stanie przejść zwycięsko. My, jak te małe dzieci, potrzebujemy opieki. Potrzebujemy stałej opieki. Miejmy zaufanie do Ojca. Dajmy się Jemu prowadzić przez życie. On jedynie zna drogę do celu. Jedynie On tą drogę zna.
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Apostoł Paweł do Kolosan. Jakimi jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci? Jakimi jesteśmy dziećmi dla naszych rodziców? I najważniejsze pytanie, jakimi jesteśmy dziećmi naszego Boga? Stawiajmy sobie te bardzo ważne pytania każdego dnia. Stawiajmy sobie je, bo odpowiedź na te pytanie jest bardzo ważna. Ona naprawdę jest ważna. Amen.